Siemaneczko, dzisiaj przyjechałem z pola, bo tu pan mi przywiózł trochę drzewa. Tu jest Prince, tu jest Golden na dosadzenie. Prince'a będę musiał chyba Co tu się dzieje? Prince'a będę musiał zadołować, a tego zaraz biorę się, jadę dosadzać. No trochę jest, 200 sztuk do dosadzenia. Mówię, wezmę, odpalę władzia. Ja tu idę, zachodzę, a tu porozkręcany sprzęt, muszę go skręcić. Ciekawe, akumulator naładowany. Także montujemy na szybko włącznik, bo tamten się trochę zepsuł, żeby nie spalić władzia, bo się zaczął grzać. I co? I akumulator podpinam i zobaczymy, czy odpali. Jak odpali, bierzemy dwukółkę. Do beczki wody nalewamy. Zostało mi tych kwasów humusowych, więc nie ma co czekać, tylko już widzę, że zaczyna kropić. Jak na złość, żadnego bolca nie mogę znaleźć. Dobrze, że mam tego, co wczoraj. Co wczoraj znalazłem w wiśniach, nie? Chyba nie puści posmarkany, zobaczymy. Tu nie ma? Nie ma. Powiem wam, muszę sprawdzić w nim paliwko, bo już nie pamiętam, ile paliwa tu było. Miareczka. Ha. Dobra. Kacapy pomyśleli kiedyś miareczkę zrobić przy zbiorniku, co? Czekaj, bo nie widzę. O, jest. 9 kresek pokazuje. To jest sporo. Powiem wam, że jeszcze on ma tutaj wskaźnik paliwa. On działał w tamtym roku. Tylko tam się, tutaj jest ta taka miareczka, ten spławik. I on się blokuje. Muszę ten spławik nowy kupić i będzie dobrze. Najpierw jadę po piasek, zaraz kolega przyjedzie, to mi trochę pomoże po piasek, żeby tego Prince'a zadołować. Zadołuję Prince'a, to potem wezmę beczkę, naleję wody, trochę tego karbochumiku. O, wiatr. Trochę karbochumiku i do beczki wpierdzielę Goldena i zobaczymy, czy da dzisiaj coś popracować więcej, bo już zaczyna padać. Muszę zamknąć te drzwi, bo zaraz mi wyrwie. Zaraz mi wyrwie wiatr i będzie lipa. O, pyk. Zamkniemy. I będzie luks. No i zaczyna padać, niedobrze. Niedobrze. Dobra, wezmę wózek. Tutaj chyba jakieś mam pierdoły w tej beczce. Zobaczymy, co. Do Goldena wlałem wody. Niech on pije sobie przez noc tą wodę. Napije się. Jutro będziemy go dosadzać. No bo wiecie, na te 3,5 hektara, na 3 hektary Goldena, co mam, no to tam trochę szkółki, po prostu podkładki było nasadzone dzikich wilków i źle przesortowana była. Raki, tam gdzie raki, to będziemy wszystko wywalać, dosadzać nowe drzewka. Także jutro jest robota na dosadzanie. Pogoda raczej będzie podobna jak dzisiaj, ale dzisiaj też mógłbym dosadzać. Słuchajcie, tutaj do Goldena wlałem wody. Co tu, kurde, coś się odzywa? Do Goldena wlałem wody, niech on pije sobie przez noc tą wodę. Napije się, jutro będziemy go dosadzać. No bo wiecie, na te 3,5 hektara, na 3 hektary Goldena, co mam, no to tam trochę szkółki, po prostu podkładki było nasadzone dzikich wilków i źle przesortowana była. Raki, tam gdzie raki, to będziemy wszystko wywalać, dosadzać nowe drzewka. Także jutro jest robota na dosadzanie. No i tak, wczoraj dosadzałem drzewka, jestem zamoczone, wy
kwasach humusowych. Władzio popracował trochę, bo trzeba było nim. Ferguson jest tam u kolegi, montuje tutaj mi wygarniacz naprzód. To Władzio musi popracować, już go nie odczepiałem, bo tam jest woda w tej beczce, no to musi niestety moknąć. Musi moknąć, tylko drzwi tu domknę. Dosadzałem Goldena, jeszcze tyle zostało. Powiem wam, że wczoraj nic nie nagrywałem, bo nie miałem siły. Kurde, weź to, tam wykopaliśmy, ja wiem, ze stodołków. W zasadzie, bo z kolegą jeszcze kolega był ze mną. Stodołków, weź to zasyp. No to jest trochę roboty, a jakieś drzewko trzeba jeszcze wykopać, bo jakieś jest zraczały albo coś, to wam powiem, że schodzi się. No dzisiaj, kurde, pasowałoby to dokończyć, ale pada. Pada błoto, kurde, się zrobiło i weź to teraz kop. No nie wiem, no może jutro, jakby nie przestało padać, to by się to skończyło. Nie, no niestety, no ja tam miałem sporo podkładki nasadzonej, bo tam sporo ze swojej szkółki było towaru. I akurat pamiętam wtedy, jak był wykopywany i sortowany, to mnie w domu nie było. To wiadomo, jak ktoś sortuje, to oni nie mogli się poznać, jak wygląda dzika podkładka, jak odmiana. No i teraz przez to wszystko mam trochę kupę roboty. No ale nic, dosadzi się to. Jeszcze pewnie będę musiał dokupić ze 100. I będzie z głowy, nie? Jadę po badania do AgroSimexu. Zobaczymy, bo już tam przyszły, ale nie jechałem, bo aż miałem pojechać kiedyś, ale nie miałem, zapomniałem po prostu, no. Jadę do badania, zobaczymy, jak to tam nam powychodziło. Bo jak źle, to wam nie pokażę, jak okej, okay, to wam pokażę. Jak w miarę okej, okay, bo na pewno nie będzie dobrze, nie? Powiem wam, że to nie za ciekawie to wszystko wyszło, choć mam pewne zastrzeżenia i uważam, że tak jak tu jest na przykład wapno pH na samej górze, no to nie wiem czemu tak wyszło, że jest kwaśne. No jak ja co roku sypię tego wapna pół tony na hektar, tylko że tam akurat na tej działce mam dwie kwatery, nie? Dwie kwatery, w którą posadziłem 1-2 lata temu i tam wcześniej, no może 2 lata wapna nie siałem, a tam pierwszą kwaterę sieję co roku wapno, nie? Także tam też próbki brałem. Ja brałem ze całej tej kwatery próbki. Też może tych próbek za mało wziąłem, nie? Bo tam z tego co widzę, no to niektórzy biorą po 50-60 próbek z hektara. Tam jest 1,5 hektara, to ja może w sumie tam wziąłem, a ja wiem, może niecałe 20 próbek, nie? Może to wziąłem więcej tam, gdzie kurde tego wapna nie posiałem. Ale w ogóle ja widzę na wszystkich tu działkach, pokazuje mi, że tu jest akurat, co tu jest, że jest kwaśny, gdzie jest lekko kwaśny. pH 6,4 lekko kwaśny, tu jest ile? 5,3 kwaśny. Także no z tym wapnem to, no nie wiem, muszę wziąć urządzenie, jeszcze mają w AgroSimexie, pochodzić sobie, pomierzyć w polu, jak to wygląda. No to jednak chyba trzeba będzie nie dawać pół tony tego wapna, tylko hektar. Znaczy tylko 1 tonę na hektar, nie? No ale już teraz na jesieni siałem, to już nie będę drugi raz siał. Przewodność elektryczna tu pisze wysoka. Fosfor bardzo niski, potasz przyswajalny niski, magnez przyswajalny średni, wapń przyswajalny optymalny, siarka niski. I tu mamy zalecenia nawozowe, zaraz wam to pokażę. Pyk. Golden Olszowa. Zalecenia jakie mi przyszły to fosfor 150 kg na hektar, siarczan potasu 250 kg na hektar, wapniak i kizeryt, no ale to dopiero i średnio mogę zastosować, nie? Szczegółowy opis zaleceń, tak jak tu możecie sobie to przeczytać, już nie będę tego czytał, myślę, że dobrze widać. Ty błąd mogłem zrobić, że za mało próbek, to raz, dwa. Niektórzy mówią, że ziemię do badań to trzeba dawać suchą. Drudzy mówią, że musi być wilgotna. Także no, moja akurat wtedy ziemia nie padało. No wiadomo, ziemia była wilgotna, ale nie była sucha.
Powiedzcie mi, jak wydajecie, ile dajecie, ile robicie próbek na hektar, z hektara do badań, tak żeby zmieszać to i ile, i czy tą ziemię suszycie, czy po prostu taką wilgotną dajecie, jaka jest, nie? Także to by było chyba na tyle.